Witam serdecznie z Małopolski dzisiaj na naszej trasie, podczas której prezentujemy najważniejsze obszary bezpieczeństwa i bezpiecznej przyszłości Polaków. Bo bezpieczeństwo i bezpieczna przyszłość Polaków, hasło, które dzisiaj przedstawiliśmy, ma bardzo wiele odmian, ma bardzo wiele aspektów i obszarów. Należy popatrzeć na nie jako na bezpieczeństwo fizyczne, które dotyczy bezpieczeństwa na ulicach, na granicach, bezpieczeństwa wychodzenia wieczorem z domu na spacer spokojny, ale także bezpieczeństwo materialne, bezpieczeństwo finansowe. Kładziemy na to ogromny nacisk, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ono ludziom potrzebne, jako pewna podstawa do życia, do planowania stabilnej przyszłości. Dziś zakończyłem właśnie spotkanie w Gorlicach z mieszkańcami. Przed chwilą przywitał mnie tutaj wójt gminy Łużna. Jeszcze mamy jedno małe wydarzenie z tym związane, ale generalnie jestem bardzo zbudowany tym spotkaniem z mieszkańcami. Muszę powiedzieć o jednej z krótkich rozmów, które miałem z dwiema paniami. Jedna z nich powiedziała, że 13 i 14 emerytura przywraca jej radość życia i chęć życia. Naprawdę bardzo mnie to zbudowało. To były takie proste, zwykłe słowa trafiające do serca. Wczoraj zadałem wam pytania też, kochani, które wiązały się z tym, co sądzicie o referendum, o odmawianiu bądź przyznawaniu prawa do wypowiadania się w referendum. Mam kilka odpowiedzi, dwie z nich chciałbym przeczytać. Pani Sylwia pisze: kiedyś głosowałem na Platformę Obywatelską, ale to dawne czasy, ta partia od dawna nie ma nic wspólnego z demokracją. Tusk słucha tylko swoich zarządców z zagranicy. Przyszedł mi do głowy taki przykład, jak budowane były drogi w czasach Platformy Obywatelskiej. Kto wtedy najwięcej ucierpiał? Pamiętacie? Otóż polscy podwykonawcy. Małe, średnie, mikrofirmy. Zapytajcie się budowlańców, którzy budowali drogi w latach 2008-2015. Jaka to była mordęga, koszmar, żeby dostać pieniądze od tych wielkich międzynarodowych korporacji, które pojawiały się tutaj z czarną teczką jako wielki wykonawca, a potem rozdawały podzlecenia i polscy wykonawcy w ogóle nie byli chronieni. Wielu z nich upadło, wielu z nich zbankrutowało, wiele osób straciło pracę. Tak, pani Sylwia, ma pani rację, to było działanie na rzecz tak naprawdę zagranicy. Pan Zbigniew pisze: Platforma Obywatelska oszukała mnie i moich znajomych. Byłem ufałem, ale teraz patrzę, kogo biorą na listy i nigdy więcej na nich nie zagłosuję. Nie wiem jeszcze na kogo, ale na pewno. Panie Zbigniewie, mam nadzieję, że na Prawo i Sprawiedliwość, ale jak pan podkreśla tutaj, że wiąże się to z tym, kogo oni biorą na listy, to ja też muszę dodać swoje 3 grosze. Otóż, szanowni państwo, uważam, że po tych listach Platforma staje się z jednej strony szalupą ratunkową. Widać, że tam już nie ma wiary w zwycięstwo. To samo mówią w kuluarach posłowie. Ale jednocześnie też jest taką bojówkarską platformą. Ja doświadczyłem tego chociażby dzisiaj. Były próby uniemożliwienia spotkania. Ale zostawmy to na boku. Chcę powiedzieć o 3 osobach, które rzeczywiście się znalazły na listach. Pierwsza to pan Rozenek, prawa ręka Jerzego Urbana, osoby, która wiąże się nieodłącznie ze stanem wojennym. Pan Rozenek jest piewcą Urbana, a ten z kolei podżegał do zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Jest jednym z głównych zbrodniarzy komunistycznych, nigdy nieukaranych, nierozliczonych. Drugą osobą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to pan Wołoszański, bo jest to dla mnie sensacja XXI wieku, że szpieg wywiadu komunistycznego, co jak mogliśmy przeczytać w jednym ze wpisów prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, szpiegował na rzecz władz komunistycznych przeciwko NATO, przeciwko naszym sojusznikom. Ten pan też jest na listach Platformy Obywatelskiej, czyli już znudziło jemu się komentowanie, a chcę dzisiaj zobaczyć, jak demokracja wygląda od drugiej strony. No to bardzo ciekawe doświadczenie. Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni, jakby powiedział pan Zagłoba.
I wreszcie trzecia osoba to pan Kołodziejczak, który naprawdę, jak przeczytałem komentarze na jego temat, to najłagodniejsze brzmiały tak: Judasz wsi polskiej, zdrajca rolników, zdrajca sprawy rolniczej. No i rzeczywiście można tylko spuścić zasłonę milczenia za panem Kołodziejczakiem, bo jest to niezwykle smutne, jak ten, który jeszcze do niedawna uderzał w Platformę Obywatelską, jawił się jako antysystemowiec, wszedł do samego jądra Platformy Obywatelskiej, do samego jądra salonu i establishmentu III Rzeczpospolitej. Bardzo smutna metamorfoza. Dzisiaj Gorlice, oczywiście mówiłem o referendum, mówiłem o naszym haśle bezpieczeństwo i bezpieczna przyszłość Polaków. Chcę też w tym kontekście podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za podpisanie ustawy o emeryturach pomostowych, które są preludium do emerytur stażowych. Co to jest, szanowni państwo? Wielu pewnie młodych ludzi patrzy teraz na tego live'a. Mogę powiedzieć tak: dla tych, którzy mają siłę i ochotę pracować do 70, proszę bardzo. Ale są tacy, którzy wykonują bardzo ciężką fizycznie pracę i oni muszą mieć możliwość przejścia na emeryturę wcześniej w związku ze swoją ciężką pracą, po wypracowaniu pewnego wieku emerytalnego, i temu właśnie mają służyć emerytury pomostowe. Ucywilizowaniu rynku pracy. A rynek pracy to rdzeń, krwiobieg rynku i wolnego rynku i gospodarki polskiej. Myśmy go ucywilizowali. W dużym stopniu w niepamięć odeszły te śmieciowe umowy. Ta praca za 4 zł za godzinę, 5 zł za godzinę, tak powszechna w czasach Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Szanowni państwo, a ja ze swojej strony też muszę powiedzieć, że wczoraj wieczorem gryzłem paznokcie i najadłem się nerwów nie mniej niż podczas trudnych negocjacji w Radzie Europejskiej, jak oglądałem mecz. Horror to prawdziwy między Legią Warszawa i Austrią Wiedeń. No, na wyjeździe wygrać 5-3, drodzy legioniści i wszyscy kibice, naprawdę bardzo serdecznie wam gratuluję tej woli walki. Naprawdę coś pięknego, taki spektakl. Wierzę, że polska piłka jest na dobrej drodze do powrotu do lig europejskich, ale też do powrotu na wysokie miejsca w różnych rankingach. To, co zobaczyliśmy w wydaniu Rakowa Częstochowy i teraz Legii Warszawa, jest naprawdę bardzo budujące. Dziękuję za dzisiejszego live'a z Małopolski, z południowej Małopolski, niedaleko Gorlic. Do zobaczenia jutro.